Cześć, witam was w 16 odcinku serii Zagrajmy Wiedźmin 3 Dziki Gon. I w tym odcinku udam się do Barona, żeby opowiedzieć mu, co się dowiedziałem o Annie, jego żonie. Ponieważ okazało się, że ta babcia, co się opiekuje tymi dziećmi, to jest właśnie żona Barona. Co oznacza, że będzie trzeba ją może jakby coś jakby wyzwolić, czy coś, nie wiem, no po prostu pewnie Baron tak tego nie zostawi, że pewnie coś tu przyjdzie, nie wiem, będzie walczył, coś, nie wiem, coś tak czuję, bo to niemożliwe, żeby zostawił tutaj swoją żonę na pastwę tych wiedźmi. No i w ogóle, a poza tym te wiedźmy powiedziały, że się nasze drogi jeszcze skrzyżują, więc prawdę mówiąc, na pewno tak się stanie, więc dobra, gdzie ja jestem? Dobra. Śrocinie na trzebuchowych moczarach i kasztel, dobra, kasztel w Brońce i przenosimy się i gadamy z Baronem. Dobra, już jesteśmy tutaj. A jakie grzechy bogowie skarali mnie taką kompanią? Tutaj jesteśmy już w kasztelu. No i znowu ten problem. Dobra, jest. Biegniemy do Barona. Właśnie, ile mi jeszcze zostało do następnego lewca? Niecałe 100 expa, więc myślę, że dostanę jakieś 150 tutaj za to zadanie i nareszcie będę nałożyć swoją zbroję od samego levelu, na którą zbierałem w 10 odcinku, czyli już jest 16, czyli to trochę zajęło nam czasu wbicie tego 8 levelu, chociaż nawet szybko, tak? 6 odcinków, sorry. Nie no, 6 odcinków, jeżeli tak przez 6 odcinków będę wbijał 3 levele, to skończę z jakimś 30, 40, no będzie fajnie, co nie, ale tak trzeba będzie się pośpieszyć i więcej teraz zajmować jakichś wiosek, bandytów i w ogóle, bo to się na pewno przyda. Właśnie przydałoby się też naprawić miecz, bo skoro będziemy walczyć z wiedźmami, to pewnie ten, a tu jest płatnerz, więc ja sobie do niego podejdę. Nie wiem, coś mi może on zrobi, naprawi. Dobra, tylko się zapisznę. O, tu jest krasnolud nawet, wow. To jest chyba ten płatnerz, tak? Dobra, najpierw z nim pogadam. Czym mogę służyć? O, partika Gwinta. Szanowny mistrza partnerskiego. Szukam kogoś, kto podejmie się wykonania dobrego pancerza. Zależy mi na najwyższej jakości. O. No cóż, robię w tym fachu już 20 lat i przyznaję, że osiągnąłem pewien stopień mistrza. Tak, jasne. Jaki skromny. Nie zwracaj na nią uwagi. Ostatnio ci... No, to co to... Lekki, wytrzymały. Taki, który nie krępuje ruchów i który można nałożyć... Oj, co jeszcze? Może ma się sam czyścić i podcierać ci tyłek, jak pójdziesz w krzaki. A on już taki zrobi. Ej, to byłby taki... Brzmi nieźle. Nie, ale jak znajdziesz kogoś, kto umie, to chętnie go... Słuchaj no, o pancerzach musisz wiedzieć jedno. Jak ma być wytrzymały, to nie może... Może, o ile wykona się go odpowiednimi narzędziami. Takimi, jakich używali ludzie z klanu Tordaroch na Untyk. Joanna, miałaś się nie wtrącać, jak rozmawiam z klientami. Nie zawracaj głowy tymi swoimi skeligijskimi legendami.
to nie legenda, tylko prawda. Mój dziadek pływał na Undvik po pancerze, bo ludzie z Tordaroch robili najlepsze. Tak było, aż jakiś rok... Warto to sprawdzić. Wiadomo, gdzie kuźnia? Legenda mówi coś więcej. Ponoć wykuto ją w jednej z jaskiń po... Dobra, bywajcie. Kiedy następnym razem będę... Ale ja chcę z nim pogadać, ale dobra. Ej, chcę pogadać z Fergusem. Czym mogę słu... Ja powiem szczerze, że skoro już tak bardzo chcesz, to... co powiesz na partijkę Gwinta? Myślę, że on nie będzie zbyt trudny, więc dam dychę. Mam ochotę na partyjkę Gwinta. Dobra, zobaczymy. Dobra, nie Cesarstwo Nilfgaardu. Dobra, moją najlepszą talię Królestw Północy. Tutaj mam, dobra, jakieś takie przerzutki, dobra. On ma talię Skojatel. No i on zaczyna jako pierwszy użył tutaj. Dobra. Pięknie, idealnie, wymieniłem deszcz na Vernona. Super, tylko nie miał, żeby nie miał tej pogrozy, czy tam jak to się nazywa. Dobra, Lordian, on rzucił jakiegoś Lordiana, a ja rzucę tego ziomala. Dobra, ja mam 11 kart, on ma 8. Na razie tyle, bo chcę na razie pozyskać karty. Myślę, że ten skroman tych bossów, tego Vernona i Yennefer, to myślę, że się uda. Ale no, dobra, zobaczymy, co on teraz zrobi. Jak robią tak słabi przeciwnicy, to teraz powinien spasować, tak? A nie, jednak rzucił jakiegoś elfa, tak? Elfiego elfa rzucił, dobra. Dobra, rzucę na razie tego i zrobię tutaj tego bossa. Znaczy no, zrobię tego takiego kombosa. A, przeciwnik spasował. Dobra, czyli trochę bez sensu, ale dobra. No dobra, niech już stracę. Spasuj. I teraz dostanę jeszcze jedną kartę. O, Shile, dobra. Shila i Detmold. Dobra. To co teraz? Najpierw wrzucę tego trybusza. I tak mam więcej kart, więc nawet gdyby to ja tutaj na razie mam inicjatywę w swoich rękach. On daje jakieś tutaj kombosy w ogóle i teraz będzie chyba szedł w tą talię, a ja nie mam mgły, więc mam problem, ale dobra, rzucę tą silę na razie. Dobra, Detmold. Ulewny deszcz. Na razie niech myśli, że ma inicjatywę. Zobaczymy, co on później zrobi, co teraz rzuci. Właśnie, tego się spodziewałem, że mgłę teraz rzuci. A ja sobie teraz rzucę Vesemira. Dobra, rzucę Yennefer i będę mógł odzyskać jakąś jedną kartę, chociaż tak właściwie mam dwóch rębaczy, więc sobie jednego przyzwę. Oczywiście na razie on jest słabszy. Trzaskający mróz, a niech sobie używa trzaskającego mrozu. O to mi właśnie chodziło. To, że teraz on ma 4, ale dobra. Rzucę tutaj tego roga. Przeciwnik spasował. A ja zrobię coś magicznego. Czyste niebo. Anuluję wasze karty. Dodaję Vernona. I w sumie tyle, nie będę sobie obniżał już wyniku, skoro tak. No i dobra. Pomyślałem, że on tutaj będzie coś chciał innego rzucić, ale to było trochę bez sensu jego zachowanie. Tego Fergusa.
A może dam jakąś zbroję? A nie, w sumie i tak będę miał zbroję zaraz. Co to za konik? Harpia. Więc nie no, harpia to... To ja ciekawe, czy... bo skoro można tam jakby przyzwać... Znaczy tak, oswoić psa, tak? To można... Znaczy oswoić konia, to można chyba też oswoić psa. Dobra, ja chcę tylko... póki tutaj mam się przejść, zmedytuję się do rana, żeby ładnie wyglądało. I spoko, dobra. Używam ulepszone bronie i zbroję też, dobra. No, chcę iść, dobra. Do życi grabie, wow. No, biegaj, biegaj. No. Bo chcę jak najszybciej tam dotrzeć, ale Geralt tutaj robi jakieś drifty. Dobra. Czyli dowiedziałem się czegoś o Annie, tak? Czyli muszę tam podejść, powiedzieć mu tak. Na pewno się ucieszy, że czegoś się dowiedziałem. I dobra. No słucham, z czym... Wiem, gdzie jest twoja żona. Mam wieści o twojej żonie. No to kurwa, czemu nie mówisz od razu? Gdzie ona jest? Czemu jej nie... Jest na krzywuchowych moczarach. Ma tam wik, to pierunek i zajęcie. Nie wyglądała, jakby miała ochotę stamtąd odejść. Kurwa, miałeś ją tu sprowadzić, a nie sprawdzać jej warunki bytowe. Miałem ją odnaleźć, zrobiłem to. Na nic więcej się nie umawialiśmy. O, się rozpłakał. Ty pewnie dalej myślisz, że jestem skończonym skurwysynem, prawda? I że to, co się stało, to wy... No... Kurczę, trochę mi go szkoda w sumie. Bo tak stracił żonę i córkę i... Tak właśnie myślę. Moja opinia nie ma znaczenia. Dobra, moja opinia nie ma znaczenia, nie będę mu psu. To, co ja myślę, nie ma znaczenia. A jednak ciągle widzę niechęć w twoich oczach. Nie wiem, jak to jest w wiedźmińskim świecie, ale... Dobra, nie interesuje mnie wasza historia, bo nie będę tego wysłuchiwał. Wybacz, ale nie interesuje mnie historia twojego życia. Jestem tu w konkretnej... A powiesz mi chociaż, skąd Aneczka wzięła się na tych bagna? Jest 8 level! Jest! Zawarła pakt z wiedźmami. Zawarła pakt z wiedźmami. Chyba pamiętam. Ja pierdolę, jaki znowu pakt? Nie chciała urodzić dziecka i poszła do wieży. Ona obiecała, że pozbędą się problemu, ale w zamian będzie musiała spędzić u nich rok na służbie. No i dotrzymały słowa w swój przewrotny sposób. To znaczy? Anna myślała chyba, że dziecko w niej jakoś samo zniknie. Tymczasem wiedźmy zaczęły wyniszczać jej organizm i doprowadziły do poronienia. Wydaje mi się, że wtedy właśnie. Poza tym nałożyły na nią magiczne pęta, które zadają jej ból, gdy tylko im się sprzeciwia. To gwarantuje, że wywiąże się z duchem. Pakt z wiedźmami? To brzmi jak jakiś koszmarny, pierdolony żart. Trzeba ją stamtąd wyciągnąć. Przecież nie... Nie radzę iść na bagna, rób co chcesz. W sumie, rób co chcesz. Rób co chcesz, ale mnie w to nie mieszaj. Choć moim zdaniem zapuszczanie się na bagna i granie z wiedźmami to... To co mam robić? Siedzieć bezczynnie, czekać aż sama wróci? Pójdę tam z ludźmi albo sam pójdę i wyciągnę... Ostrzegłem cię. Co z tym zrobisz, to twoje. Wiąż się ze swojej części umowy. Dowiązałem się z mojej części.
Słowo się rzekło. Na czym to ja ostatnio... Na tym, że zaatakował was bazyl... A tak. No, to był kawał... O, i znowu przynosimy się w ciało Ciri, więc będzie zabawa, będzie zabawa. Dobra. To co teraz, po tym bazyliszku? Ciekawe, co się stało. Co tam, baron ranny, czy Ciri? Czy coś się stało w ogóle? Nie wiem. Kiedy przed nami wylądował, pomyślałem, że tym razem się nie wywiniemy. Ej, bo ja nic nie widzę. O, dobra, teraz. Uważaj! Jeśli nie przeżyję, możesz wziąć z kasztelu, co tylko chcesz. Przeżyję! Jeżeli nie przeżyję, możesz wziąć z kasztelu, co tylko chcesz. No, to pokażmy temu drenu. No kurde, to ja mam z nim walczyć? What? Czemu mnie atakuje, a nie barona? Kurde, gdzie jest ten bazyliszek? Dobra, jest tam. Jest, dobra. Uch, już się powiem tak latał dookoła i w ogóle... Baron. Ma, Ciri, ja to wam już życie chyba. Kurwa! Co teraz? Przestań się do wieży. Niech to szlak. Nie mogę go tak zostawić. Dobra, niech to szlak, tylko jak mam się tu przedostać? Gdzie ja w ogóle jestem? Mapa świata. Opuszczona wieża. A, dobra, opuszczona wieża, czyli będzie można tu przyjść w sumie. Tu jest chyba specjalnie to postawione, żeby nie można było się przedostać. Tylko jak tam się dostać do tej wieży? Nawet nie pokazali tutaj? What? Kurde, no. Ja chcę wejść, Ciri. Właśnie tam. O, może to przez okno. Magia by była wtedy, gdyby się dało. No oczywiście, że się nie da, no jak mogłoby się dać? Dobra. Kurde, jak tam się dostać? Może tędy spróbuję jakoś. Nie no, what? Jak tu mam się dostać do tej wieży? Ty skurwysyn! Jak mam się tam dostać? To jakie drifty tutaj sadzą? Sadzi Ciri takie. Ty skurwysyn!
No jak mam się tam dostać? Wejście jest od tamtej strony, tak? Jak mam się tu dostać? Dobra. Słuchaj, tu jest opuszczona wieża. Wątpię, żeby dało się przedostać tak od drugiej strony. Nie, no musi się jakoś dać przez te skały, tak? Przez okno się nie da, no to o co chodzi? Dobra, F5-uje. Ty skurwysyn! Ty skurwysyn! Ja mam się tam dostać, no ład. To nie jest jakby takie pole siłowe, żeby nie można było się tam dostać, ale... A, dobra! Ja się tak zastanawiam, jak tu wejść, jak tu wejść, a tu jednak znalazłem wejście. Jaki troll. Jak strollowany. A co, to tyle? To tyle ten? Tyle tak wspomnień? No jej czarny koń, który go wygrała. Ale to wszystko jest takie zlagowane. Masz wszystko? Tak, dzięki. To, co dla mnie zrobiłaś. Dobra, jesteś wykwita, no. Ty też mi pomogłaś. Wtedy, kiedy twój człowiek mnie tu przyprowadził. Dałeś mi wikt i opierunek. Kazałeś mnie op... Jesteśmy kwita. Nie musisz wyjeżdżać. Tu zawsze znajdziesz ciepły kąt i dobrą... Muszę. No, gdyby nie pojechała, to by z Geraldem się spotkała. Ścigacie dziki kąt? Dopóki tu jestem, grozi wam niebezpieczeństwo. Każ ludziom zaryglować drzwi i okna i niech nikt nie włóczy się po nocy. A ty? Co? Pojadę do Nowigradu, a później zobaczymy. O, do Nowigradu, a później zobaczymy. Czyli jest w Nowigradzie, a później zobaczymy. Nie popłynę na Skligę albo coś takiego, albo nie wiem, jest gdzieś w Nowigradzie dalej, tak? Może gdzieś, nie wiem. Tris może ją specjalnie gdzieś ukrywa. Nie, no. Nie, no ale pojechał do Nowigradu, tak? Czyli znowu wracamy do Nowigradu. Jest, jest. Znaczy, będę mógł jakieś tam.
Wsiadła na koń i odjechała. Pusty. Jadę do Nowigradu. Czyli istnieje szansa, że Ciri ciągle jest w Nowigradzie. Gdzie? Nie ma za co. Skoro wiesz już wszystko, to pewnie ci śpieszno. No wyduś to. Chcę pojechać, pan. Odbić ją. Nie wierzę, że się... Chyba nie dosłyszałeś. Niedawno mówiłem ci, że wyprawa na Bagna równa się... Dlatego przyda mi się twoje... Nie mogę ci już zaoferować żadnych informacji o Ciri. Ale możesz być pewien. Jeśli pojedziesz ze mną, będę... Kurde, no... Nie wiem, czy mam jechać z nim. Dobra, no co? W sumie mogę z nim pojechać. Trochę gotówki zawsze się przy... No, w rzeczy samej. Zbiorę ludzi i jadę do Sztygarów. Najlepiej będzie... Jasne. Co to było? Ty mi powiedz, to potwór czy człowiek? Moi ludzie mówią na niego Uma i twierdzą, że to potwór. Ale mnie się wydaje, że człowiek. Tyle, że brzydki jak gówno Ardala. Na potwór. A widzisz, śmieszna historia. Co jest takiego śmiesznego? Pojechałem raz do Nowigradu tak, żeby trochę odetchnąć, zażyć uciech wielkiego miasta. Zatrzymałem się w jednej karczmie, a że tam akurat karty miałem jak żyleta. Oskubałem sukinsynów do czysta. Szczególnie to zabolało jednego handlarza, bo przeżnął wszystko, co przywiózł ze Skellige. Strasznie się chciał odegrać. No to się... Zapytałem, co może postawić, a on pokazał tego dziwoląga. Kiepski interes, ale chuj tam. Dałem chłopu szansę, żeby się odegrał. Ale szansy nie wykorzystał. No i brzydal trafił do broni. Ot, koniec pieśni. Masz teraz nadwornego... No to teraz jesteś baronem pełną gębą. Masz nawet nadwornego błazna. Tak. Choć czuję, że to... Jak to? No bo niby bardziej zwierzę niż człowiek, a z drugiej strony ma skurwiel coś mądrego poczuł. A nie widziałem, ale nie wygląda... On... Żreć dużo. Dobra. Na mnie już czas. Bywaj. Mam nadzieję. Też mam taką nadzieję. Dla niej dobrym ojcem. A, będę dla niej dobry. Dobra, bo on jedzie do tej wsi. Mam się tam do nich dołączyć, tak? Więc... Chwileńka, znajdź statek, który płynie na Skellige. Spokojnie. Siadami Cir. Się, czy Ciri przebywa w Nowigradzie. A nie, to na razie nie. Chwila, co? Sprawy rodzinne zakończone. Dobra. Ale teraz zadanie. Poboczne. Cikość serca, powrót na Krzywuchowe, Moczary. Spotkaj się z baronem. Dobra, czyli to zadanie teraz mam na celowniku. Mam 8 poziom, więc mogę nareszcie założyć zbroję. Tak, zbroja. A, to jest ta zbroja. Nie, to fajne nawet. Podoba mi się. Taka spoko jest ta zbroja. Mam tyle zbrój i w ogóle... Dobra. Dobra, ale na początek muszę sobie zrobić mieczyk i w ogóle, no, przydałoby się... Gdzie mam znacznik jakiś postawiony? Dobra, czyli tutaj wieś, Sztygary, ta...
i będziemy szli na krzywuchowe moczary. Dobra. Ja muszę sobie iść tylko po zbroję, po mieczyk. Co na ulewę komarzyska na chcieły? No inaczej nie, zbroję mam, mieczyk tylko, tak? Bo mieczyk musiał, wypadałoby mi się, żeby on mi zrobił mieczyk. Dobra, zrób mi mieczyk, bo potrzebuję... Czym mogę służyć? W czym mogę służyć? Możesz mi służyć To jest zbrojmistrz tylko? Potrzebuję zbroi. Kurde, nie potrzebuję zbroi, niewłaściwy rzemieślnik. A nie, zbroja, nie. Tego potrzebuję zrobić. Ten brakuje mi jednej sztaby srebra. O, skelicka, a nie, to i tak jest słabsze, tak? Cydryjska przewaśnica też jest słabe. Tutaj też jest słabe. Może to jest wiedźmiński rynsztunek, ale no co mi to daje, tak? Rękawice kawalerzysty. Rękawice tropiciela. Brakuje mi tylko jednej dratwy. Jedną dratwę, żeby zrobić takie ten, to mogę sobie kupić w sumie. Za 4, więc... Rzemiosło. Rękawice kawalerzysty to są... Kurczę, to nie, dratwa, a ja co ja kupiłem w ogóle? Bawełnę kupiłem, a dratwa jest za 8. Co za ze mnie jestem jakiś dziwny. Kurde. Rzemiosło. Tutaj tropiciela, tak? 15 do pancerza. Odporność. A, wymagany 9 poziom, a tutaj mam. Też mam plus. Nie, tu mam plus 15, to mam plus 9. Dobra, wymagany 9 poziom, ja nie mam 9 poziomu, więc na razie to mi się nie przyda. Kurde, przydałby mi się kowal. Bywaj. Nie no co? Ja chcę kowala. Dobra, w każdym razie przydałby mi się kowal, ale... Dobra, tylko sobie ulepszę zbroję, broń i lecę tam do tej wsi. I dobra, lecę. Skoro mam ulepszoną broń, ulepszoną zbroję, ja tylko tam się spotkam, skoro przyda mu się pomoc, to przecież w sumie co tam będę walczył tylko z wiedźmami, tak? No to co one tam mogą jeszcze, nie wiem, przyzwać, tak? No to nie wiem, coś pewnie przyzwą jakieś utopce, bo w sumie to są bagna, tak? Kurde, zmienię se... A nie, Quena mam ustawionego, dobra. W sumie skoro mam Quena ustawionego, to niech będzie. Bo boję się, jak będę się tam przenosił, tak, za pomocą znaku, to przecież, znaczy no, tego znaku, nie znaku magicznego, tylko znaku, tak, to przecież chyba mi się skończy zbroja, tak, bo niby to niby trwa taki cały dzień i w ogóle, Czy wiedźmińskie zmysły? Miecze ci w deszczu nie rdzewieją? No dokładnie, niszczą się trochę. Właśnie, ten mój miecz to przecież jest bardzo zniszczony. Nie wiem, czy to 30%? 19? A nie, tylko 6 obniża, więc... co to jest za obniżka? Bez przesady. 6. Wow. Naprawdę wielka strata. Tylko 6 obrażeń. No to jest trochę właśnie też bez sensu. Fajnie, że to się też potrafi niszczyć w ogóle. Ale że tylko 6, to jest naprawdę cienko. Dobrze, mam te wszystkie teleporty w ogóle. Ale patrzcie, gdybym nie wpadł na ten odcinek, żeby przenieść się do tego wróża, tak, żeby z nim pobrać w karty, nie poszedłbym pewnie na krzywuchowe moczary, nie dowiedziałbym się nic o Annie i pewnie jeszcze 2 odcinki bym się o tym dowiadywał, aż w końcu no po prostu kupę czasu jeszcze by minęło, tak? Znaczy, co ja tu miałem? A, dobra. Dobra, dobra. Dobra, wieś sztygary, dobra. Już się tam przynoszę.
Się łycznę też wody, bo bardzo gorąco jest na polu. Ja też będę wychodził sobie na pole, bo to tam nie można cały czas grać Wiedźmina, prawda? Dobra. A nie, jednak myślałem, że się coś tam skróci, a to... Kurde, no zapisuj. Dobra, Sangryd został zapisany. Dobra, jest tutaj, gada sobie. Dobra, już sobie gada ze Sołtysem, tak? Który sobie odciął ucho w poprzednim odcinku. A skąd tak w ogóle łowcy czarownic się tu dzieli? Chyba nie jechali aż z Nowigradu, żeby dwóch kmiotków powiesić. Ja nie wiem, panie. Mówili, gdzie jadą? Geralt, dobrze, żeś przyszedł, bo nie mogę z tymi łazęgami dojść do ładu. Trzeba będzie ich oćwiczyć. Batem! To może zaczną gadać se... No! Mów, gdzie pojechali! Do wioski na bagnach, panie. Jakaś dziewucha z nimi była, o matkę się wypytywa... Dziewczyna? Ruszajmy tam od razu. Zgoda. Zgoda. Zaraz zbiorę moich ludzi. Myślałem, że cię tam kwinikiem przeniesiemy. To zbiera się! Musimy przedrzeć się przez te bagna do tych przeklętych wiedźm. Dobra, Sangryd został zapisany. No. Aha. Wraz z Baronem, no idziemy. Cholerne moczary od tego morowego powietrza wieśniakom mózgi butwię. Tu ja dwa razy szybciej od nich biegnę, dlatego... Wieś, kurwa, czego to jeszcze te kmioty nie wymyślą? To trochę mało tych ludzi wziął Baron. Ile? Pięciu? Sześciu? Niedługo sam się przekonasz, że wieśmi istnieją naprawdę. Plus ja, Wiedźmin, który ma, jest słaby. A jakieś szalone staruchy, co mącą ludziom w głowach. Krzywuchowe moczary. Szkoda, że tam nie można się przenieść za pomocą filmiku, a nie... Ona pewnie z nimi została, bo ma miękkie serce. Zawsze taka była. Idziemy już, idziemy na pewno po drodze utopce. What? I my idziemy tak dookoła pewnie, tak? Jeszcze? Nie, pewnie skręcimy, a nie, idziemy tu i tu i tu. A jak będziemy tak powoli iść, to pół odcinka nam to zejdzie na chodzenie. Bez sensu. Jak tam się przenieść za pomocą filmu, to... Twórcy nie pomyśleli o tym trochę. No, biegaj, biegaj, biegaj. No w sumie się sam zgodziłem na to granie tutaj z wiedźmami w ogóle. Ale no co, czego mogłem? Jestem bardzo dobrze przygotowany, oprócz tego, że mam ten zniszczony miecz trochę. Myślę, że utopce będą na pewno. Nie no, myślę, że same wiedźmy nie będą chyba walczyć. Że tak mnie to zastanawia, bo nie wiem, czego się w ogóle spodziewać, tak? Ja sobie wciągam srebrny miecz. Wszyscy już miecze wciągają. Trujące jakieś opary tutaj dookoła i w ogóle tak dziwnie strasznie wygląda. A właśnie, który to jest w ogóle poziom zalecany, tak? Bo to jest też ciekawe, bo ja nie mam pojęcia. Zadania poboczne. Krzywuchowe moczary, poziom 9, a ja mam poziom 8, więc trochę mi to się nie podoba.
dziewiąty poziom, czyli tam pewnie będą jakieś dziesiątki, a kierunek z Heligie? Sugerowany poziom 16. Kurde no... Aj, no coś czuję, że tam będzie nieciekawie, 15 levele. Będę miał wielki problem jeszcze z tym mieczem. No kłę narzucę to myślę, właśnie, kłę narzucę. Dobra, skoro kłę narzuciłem, jakiś ten kłę się trochę utrzyma. Igli, dobra. Żebym mógł. A, Temerii już nie ma, ale za Temerię! Kurde, what? Patrz, on ma zero życia. Na chwilę sekwę narzucę. Ład, ale to jest takie... Co, dawno nie widzieliście utopców, ale z was żołnierze po prostu, co za masakra. Mogliśmy tu łazić. W szczególności jak będziemy szli dookoła, tylko dlatego, żebyśmy niby walczyli z utopcami. Nie wiem, dlaczego nie mogliśmy iść ścieżką. Przez sam środek bagien, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo jak. Kto wie, co tam siedzi w głębi. Co to? Strach cię obleciał! Ciebie! Silnego Berta! A skoro to jest zalecany poziom 9, też te wieźmy nie powinny być zbyt mocne. Tu utopcy też są na 9 poziomie. Tutaj najczęściej spotkam na 5 poziomie. Nie, strach! I też to nie sprawiało żadnego problemu, jak widzieliście wcześniej na odcinkach. Mogę się w sumie wyleczyć też. Tak, bo żeby tutaj mi. Kto tu rządzi? Co, Quen mi zszedł? Tak, Quen chyba zszedł. Ale nie umiem szybko wybierać. Tak jak to widzicie. No widzicie, Arda wybieram, co to jest, co nie? Ja chcę tutaj Igni sobie wybrać. Dobra, jest. Czy gdyby to się za pomocą filmu, znaczy no to tylko dlatego, żebyśmy powalczyli z tymi utopcami, tak? To jest takie najprawdopodobniej. Zatem brakuje mi 500 expa do następnego levelu. Ale ładnie Geralt wygląda w tej zbroi, podoba mi się ta zbroja. Znaczy nie mogę się dowiedzieć, jak mi zrobił ten elf z Nowigradu, tak? Nie wiem, czy pamiętacie ten, że mieliśmy się spotkać przy żurawiu i w ogóle. To jest tam poziom 24, ale myślę, że jak... Znaczy 15? Nie pamiętam już dokładnie. Ale myślę, że jak wbiję już jakiś 15 level, to na pewno będę wykonywał tę misję. I w ogóle. No. Tak, wchodzimy teraz na takie głębsze jeziorko, aż większe. Baba wodna, trzeba ją najpierw rozwalić.
ale zaczyna się dusić, czy trzeba uciekać. Bo to ja go podpaliłem, co nie, i zaczyna się dusić. Dobra, co to było? Co to było? Zgnilce? Nie wiecie, co to jest zgnilec? Co ci słabi? Mamy wodę. A jeszcze przy okazji sobie wezmę, skoro już tu jestem. Gdzie to jest? Coś do jedzonka. Żeby tutaj... bo mam tylko jeden chleb już i to jest trochę niepokojące. Trochę źle się w sumie też przygotowałem. A nie, w sumie to jest tutaj chyba, tak? Tak, tutaj. Tutaj, co to jest? Zakrycie elixirami. Zajmuje regenerację wytrzymałości. Sok malinowy. Zwiększa regenerację żywności, to mi się bardziej przyda tutaj pod R, puszczyk. To jest też bardzo fajna mikstura. Skąd się bierze takie coś? Niech pomyślę, normalnie z bagiem, tak? Jak się baba wódki za dużo pije, to się w taką zmienia. Dlatego nigdy babom wódki nie dawaj, tylko sam pij wszystko do dna! Świetnie, żeście to rozpoznali po prostu. Tak, na pewno tak powstają baby wodne. Fajnie, że dwóch ma taką tarczę, bo mi się... No, ta tarcza jest nawet spoko. No dobra, już doszliśmy do znaku przybuchowe moczary. Tak, sierocenie na przybuchowe moczary. Teraz baronem udał się na chat na moczary. Dobra, czyli skoro już jesteśmy prawie na chatach na moczarach, to znaczy, że zaraz będzie kupę walki i w ogóle, co jest bardzo takie... no, dziwne też, znaczy no dziwne. Normalne zjawisko, ale dziwnie się przy tym czuję. No, tak, próbuję być filozofem dokładnie, tak. Nie wydaje mi się, żeby to było takie, żeby to było jakieś takie, co mamy niby odbijać Annę. To nie wydaje mi się, żeby tutaj było coś. Kurde, co tam się dzieje? Czemu tam się biją jacyś żołnierze? Kurde, co? Ładne. Co są za żołnierze w ogóle? Biją się z utopcami? To córka barona! Jacyś... łowcy. Wiedźmin, co tu robisz? Potem porozmawiamy. A to jest córka barona, na pewno. To już jest koniec walki z utopcami. Czyli na dzień dobry nas powitały utopcy. Ciekawe, gdzie jest Anna i te dzieci. W ogóle. Tak, to jest córka barona. Tak, poznają z... Zmieniłeś zdanie? Mój ojciec więcej ci zapłacił? Nie więcej. Chyba nie musisz się martwić, skoro są z tobą twoi nowi przyjaciele. Nie boję się. Wieczny ogień mnie ochroni. Przede mną nie będzie musiał cię chronić. Tamara, fajną ma zbroję. Jednak wróciła. Chodź, niechże cię uścisk. Trzymaj się z daleka. Przyjechałam po matkę. Ty pozwoliłbyś jej zgnić na tych barach. A myśli, że co tu robię? Zabiorę ją do... O nie! Nie pozwolę ci jej tknąć palcem. Masz prawo mieć do mnie żart. Ale ja się zmieniłem. Zapytaj kogokolwiek w okolicy. Geralt! Baronowi zależy na żonie. Lepiej odszukajmy Anny. Nie będę się wtrącać do waszych spraw. Baronowi zależy na żonie, ale powinniśmy odszukać Annę, więc lepiej odszukać. Przestańcie się kłócić, lepiej. Zaprawdę powiadam wam. Zapalczywość wasza do niczego innego, tylko do zguby doprowadzi. Kto to kurwa jest? A kim ty jesteś, żeby o to pytać? To mój dowódca. I żadnej pijanej świni nic do tego. Tamara, to teraz z takimi się zadajesz?
Może jeszcze każesz im własnego ojca powiesić albo na męki wziąć? Już nie jesteś moim ojcem. Wszystko mi jedno, co się z tobą stanie. Przypominam, że mamy tu sprawę do załatwienia. Czemu tak przeszedł na stronę Geralta? Możesz nam? Oto tu jestem. Straciłem 5 ludzi i nie wiem, czego możemy się jeszcze spodziewać w tym przy... Nie powinniśmy marnować czasu. Wiedźmy mogą... A skąd wiesz, że ich tu nie ma? Bo jeszcze żyjemy. Przeszukać wioskę! Jeśli przeszukać wioskę, ciekawe, co oni znajdą w tej wiosce. Może te dzieci znajdą i Annę? No Annę to powinni znaleźć, tak? Gdzieś tutaj. Chyba, że wiedźmy zabrały Annę. To jest bardzo prawdopodobne. Ale dzieci to może znajdą. To szoroba, łam. Acia. Odstąp, śmierciu, o, piernik. Tak świeżo wypieczony. Mamo. Ej, jest. Tak świeży. Idzie, idzie. Za mało robiłam. Nadgryzłam, ale żeby sprawdzić, czy twarde. Czy twarde? Dobra, przewinę to. Nie wiem, o co chodzi. Przecież prosiłam. Przecież proś, mamo. To ja... Poznajesz mnie? No, nie wiem, czy poznaję. Bo jest w jakimś transie, tak? Co jej się stało? Mówiłam, wszystko zrobię. Daj jeszcze raz, bo szoruję. To czy mamo? Co? Co to jest? Taki ryk. Coś nadchodzi. Przygotujcie się. Co to było? Może wilki? Nie brzmiało jak wilki. Bo nimi nie są. Tam się coś jakby taki dym. Przygotujcie czarny. Się. Czarny dym dookoła? Co to może być? Zabiją mnie! Was też! Wszystkich zabiją! Utopce, no ale co to jest, utopce? Posiekamy cię kawałka! Rzucę Gwena. Kurde, nie chcę Igni. Gwen. Kurde, mi się to tak laguje. To się nie da tak łatwo wybrać, wierzcie mi. Dobra, jestem skłenowany, a teraz zignorowany. Zignoruję ich na śmierć. Kurde, co jest? Dobra, jest Igni. Piękne ciałko! I czemu to utopce stoją jak nas? Zepsujesz nam
What? Jest? Co to jest? Hipnoza? Rzucę Gwena. Teraz rozwiję Ignicza. Piękne ciałko! Silna ciepła! Nigdy nie walczył z bestią? Płynuje się szybko. Dobra, teraz igni. Udało się. Zawał przechodziłem. Co to było? To był bies? Wiedźmy wyczuło, że się zbliżamy. Przysłały go... Przeklęte wiedźmy! Jeszcze im mało! Nie wystarczy im to, co jej zrobiły! Dość tego. Zabieram ją stąd. To moja żona i wróci ze mną do domu. Nie dotykaj jej! Wynosimy się obie z tego przeklętego mi... Chora sława! Gdzie chcesz ją wleć w tym stanie? Do Xenfurtu? Umiem się nią zaopiekować! Wyrywacie ją sobie z rąk jak szmacianą lalkę. Dajcie jej z... Babeczki! Na obiad będą... Ona nie jest w stanie o niczym teraz zdecydować. To musi być jakiś zły urok. To nie jest zły urok. Obawiam się, że to nie jest. Więc co w takim razie? Wynik tego, co przeszło. Utrata dziecka, porwanie przez biesa, życie w wiedźmiej wiosce i opiekowanie się dziećmi, które zaginęły. To wszystko odcisnęło na niej piętno. Czyli nie umiesz jej pomóc? Już na zawsze taka została. Przykro mi. Zabiorę ją do pustelnika z Gór Sinych. Spotkałem go kiedyś, dawno temu. Kurczę, no warto spróbować. W sumie róbcie jak chcecie, niech będzie. Warto spróbować. Jadę z tobą. Niestety to niemożliwe. Dlaczego? Masz zobowiązania wobec Kościoła Wiecznego Ognia. Kiedy tylko załatwimy sprawę w Velen, wrócisz z... Powiedziałeś, że uratujesz moją matkę. Dotrzymałem słowa.
Teraz zaopiekuje się nią... Zaopiekuje? Wiesz, kim on jest? Zapewnia, że się zmienił, a ja widzę w nim prawdziwą skruchę i żal za grzechy. Zaopiekuje się nią, a ty masz teraz nowy... Wow, teraz nie muszę mu zaufać. Wszystko będzie... Nie tknę już wódki. Nigdy, rozumiesz? Zabiorę mamę do Znachora, a kiedy ją uzdrowi... Przysięgnij. Przysięgnij. O, przysięgam. O, przysięga. Dobra. Ej, ma blond włosy ten baron. Wow, teraz dopiero zauważyłem. Myślałem, że ma się... Inni zostali stworzeni, żeby zabijać potwory. Nie jest ważne, kto zleca zadanie. Ważne jest, żeby zapłata się zgadzała. Skrupuły nie są mile widziane. Wiedźmin ma zrobić swoje bez zbędnych dywagacji, a podnieść wrzuconemu mieszek i ruszyć swoją drogą. Ludzie nie oczekują, że Wiedźmin ochroni ich przed nimi samymi. Dzięki za pomoc, Wiedźminie. Mimo wszystko. Niech cię wieczny ogień chroni i strzeże. Bywajcie. Bywajcie, dobra. Ej, a zapłata? Ej, od barona miała być solidna zapłata. Liczę na grube hajsy. Bez przesady. 100 nowigradzkich koron! What? To jest ta solidna zapłata? O, 9 level, fajnie. Zapiszmy się. Dobra, najpierw trzeba znaleźć jakieś porządne zadanie. Zadanie, dobra. Siadami Ciri, stosy Nowigradu, podążaj za Triss. Sugerowany poziom 10. No to chyba to teraz zrobię. Dzikość serca, stosy pożywowe, pokój Ciri. To jeszcze tego nie zbadałem? Nieważne, dobra. A nie, to wykonane. A nie, to jeszcze zadania poboczne. Ha, nie przy... Dobra, nieważne. Stosy pogrzebowe, pełne kolekcje kart, mistrz partnerstwa. Ochotnik, rozejrzyj się po okolicy. Dobra, możemy się teraz zająć tym, tak? Podążać za Triss. Dobra, skoro tak, przeniosę się teraz do... Ej. Stangrystol zapisany, czyli mam teraz 3 z 1000, dobra. Nie no, fajnie, dobra, czyli następny odcinek już w Nowigradzie albo... A póki tak, to jeszcze się przeniosę do Nowigradu. Podążaj za Triss. To tylko się do niego przeniosę, na ryneczek i spoko, chyba że jeszcze mam... Chyba że jeszcze mam jakieś... Nie no, powinienem odebrać nagrodę, tak? Od tego. No bez... A jeszcze dziady mógłbym wykonać w sumie. Z kuślarzem na kłomnicy. Ale nie, no w sumie to mi się nie chce. I potem popłynę na Skellige i będzie jajca i w ogóle. Ej, tak szybko? Się wyładowuje ten telefon tak szybko. Miałem czas stoper na telefonie, co nie? Czas stoper już wskazuje godzinę, więc już koniec odcinka się zbliża nieuchronnie. Mam 45-60, muszę sobie kupić końskie Yuki. Dobra, tu jest Oxenfurt, a tu jest no, Nowigrad. Tu jest kontrabanda, czyli podążaj za Triss. Czyli tak, pójdę do wykrzyknika, podążę za Triss i odkryję tą kontrabandę tutaj, która się tu znajduje. A na końcu znajdę statek, który płynie na Skellige. Znaczy nie wiem, czy zrobię to w następnym odcinku, ale teraz w każdym razie przeniosę się na rynek do Nowigradu, skoro nie mam już nic w Velen. Tak, chyba nic już nie mam w Velen do zrobienia oprócz tego guślarza, ale to jest takie zadania, takie mogę je zrobić przy okazji, tak, jak będzie mi się chciało, będę miał ochotę, tak, w ogóle. Znaczy powinienem je w sumie zrobić, skoro nagrywam w serii Wiedźmina i chcę go przejść, tak, no to powinienem go w sumie nagrać. Ale to jest główny mój cel, znalezienie Ciri, a później zobaczymy, co się stanie. Skoro to Kermoren się pojawiło, to pewnie też do Kermoren będziemy musieli pójść.
Nie mam w ogóle pojęcia, ale lubię przewidywać przyszłość w takich grach, co się stanie. I w ogóle. Dobra, jestem w rynku Nowigradzie teraz, czyli już mogę w sumie kończyć odcinek w tym mieście bardzo dużym, w którym pewnie spędzę mnóstwo kupę czasu. Dobra. No to ten, no to przypominam o subskrypcji, lajkowaniu, oglądaniu też streamów, które też będzie pojawią się za niedługo, bo wiem, że w wakacje wygrał stream, ale ostatnio CS-a też nie mam formy, bo ostatnio cały czas ciupię w Wiedźmina, więc nie wiem, czy tam coś pogram, ale w każdym razie, dobra, o tak pojawię, dobra, tak pokażę. I dobra, więc żegnam was w następnym odcinku, cześć!